Jak szybko i przyjemnie stworzyć sobie Andaluzję w takim roku, żeby potem jeszcze szybko i przyjemnie coś sobie popodbijać albo pokolonizować, to będzie w dzisiejszym odcinku. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Andaluzję najszybciej zdecydowanie stworzymy Kastylią, tylko że powiedzmy sobie szczerze, to byłby very easy mode, więc nie chce mi się tak grać, a ja sobie wezmę drugi w kolejności kraj, czyli Maroko, i będzie nas czekało tutaj troszeczkę ciężkich wojen i jakieś wyzwanie mieć będziemy. Ale gdyby was interesowało, jak zrobić szybko i przyjemnie Andaluzję z Grenady, dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie 2000 łapek w górę i wtedy taki wam materiał przygotuję. Tym bardziej, że zdobylibyście jeden z trudniejszych achievementów w tej grze, czyli Rerę Conquistę. Zagram tą kampanię na poziomie normalnym, większość z was gra przecież na tym poziomie. Maroko ma idealną sytuację do szybkiego poradzenia sobie tutaj zarówno z Portugalią, Kastylią oraz Aragonem, bo te trzy kraje musimy męczyć, jeżeli chcemy utworzyć Andaluzję. O, zobaczcie, tutaj te wszystkie prowincje musimy zdobyć. Jako Maroko mamy bardzo kiepskiego władcę, no nie mamy następcy, więc nie możemy się go pozbyć, no ale nie do końca zawsze może zostać naszym dowódcą, co też robię w tym momencie i całkiem okej jest. Jak już tutaj jesteśmy, to możemy mieć 20 tysięcy wojska, co jest super, bo odpowiada rozpiętości bojowej, którą możemy mieć w danym okresie czasu, oraz możemy mieć 20 okrętów. I to też jest super, bo to oznacza, że możemy spokojnie zrobić ich z 40. Tylko za wszelką cenę musimy pozbyć się z naszej floty heavy shipów i light shipów i transportowców, czyli w sumie rozwiązać naszą flotę, albo lepiej ją sprzedajmy. Tylko po tym, jak spiracimy wybrzeża naszych sąsiadów, bo pamiętajcie, że te wszystkie kraje tutaj mogą piracić również te wybrzeża, więc musimy to zrobić jak najszybciej sami. Zarabiamy całkiem ok, 8,5 dukata, wojsko na razie leci w dół, forty w dół, przywileje standardowo, tansi doradcy, supremacy over the crown oraz tutaj mieliśmy już strong duchies, dodatkowe limity do wasali, super sprawa. Kolejna sprawa, no to taka, że biorę sobie w amirach military power, zabieram ziemię moim wasalom i to, co was może zdziwi, no to sprzedaję ziemię. Tak, dostajemy karę, wzrost autonomii i tak dalej, ale z tym sobie poradzimy za jakiś czas. Jednoczesna rzecz, którą jeszcze będziemy tutaj potrzebowali, to o, to. Dostajemy wtedy dość sporą liczbę pożyczek po niższym interesie. Warto jest to zrobić. Na razie poziom autonomii wychodzi nam na zero, póki jesteśmy w pokoju. Będzie rosnął nam tylko w momencie wojny, no ale potem to sobie skorygujemy albo minusem, albo no, będzie nam to tak czy siak spadało po jakimś czasie. Maroko też ma dość nietypową formę rządów. Na początek weźmiemy sobie dodatkowe pieniądze. Z doktryn floty tutaj wezmę Galley Combat Ability. Naszą flotę na galerkach oprzemy. Możliwe, że będziemy potrzebowali sojuszu z Tlemkenem. Tlemken ma naprawdę mocnego generała na początku rozgrywki, więc bierzemy go tutaj do naszych relacji. Nie wiem, czy nam się uda zdobyć Tunis. Możliwe, że za chwil parę. Na rywala bierzemy tylko na starcie jeden kraj. Jest to Kastylia. Potem możliwe, że dojdą kolejne kraje, ale nie chcę, żeby tutaj jakieś wzajemne sojusze się zawiązywały. I wysyłamy od razu naszego szpiega, żeby robił siatkę szpiegowską na Kastylii. Będziemy chcieli zdobyć tą prowincję. Ewentualnie zaraz zaatakujemy sobie Portugalię. Jeżeli idzie o punkty, wracając tutaj do naszego drzewka, fokus na militarne. Jak możecie się domyśleć, no na razie nie mam morali, więc czeka mnie rolowanie tutaj doradców. Bierzemy Fort Defensiveness, może być. Pozostałych doradców na razie nie bierzemy. Tuż po odpauzowaniu naszą flotę dzielę. Jedną wysyłam wzdłuż wybrzeży Aragonu i Piracę, drugą wzdłuż wybrzeży Portugalii, Kastylii i Piracę. Uważajcie na Francję, jej nie piraćcie, bo jest spora szansa, że wam wejdzie w koalicję. W wyniku oczywiście wojen, nie piracenia. I tutaj mamy pewien event, kryzys margrabski, trudno, wydarzył się. O, w mordę jeża! Dobra! Jak najszybciej, bo nasze tutaj zdobycze, które mamy, zobaczcie, 748 golda, 4,5 tysiąca marynarze, zaczynamy budowę naszej floty. To muszą być tylko i wyłącznie galery, nic innego tak naprawdę nie chcemy i potrzebujemy ich około 30-40, żeby sobie poradzić z dowolną ilością floty przeciwnika. Nieważne, czy to będzie Anglia, czy to będzie Kastylia, czy to będą połączone siły, 40 galer zatopi wszystko, co tu będzie pływało, nawet na otwartym morzu. No i się budują, a ja teraz po prostu sprzedaję całą moją flotę.
korzystamy z nowej tutaj, nie wiem jak to nazwać po polskiemu, curry favor, zbudowania siatki wpływów, przysług politycznych, która doszła w ostatnim patchu zarówno na tlem Kenii, jak i Tunisie, bo są naszymi sojusznikami. No i cały czas fabrykujemy też roszczenia na Kastylię, chociaż wygląda na to, że może też Portugalia być fajnym celem. Surrender of Maine się wydarzyło, co jest dobre, bo Anglia za jakiś czas nie odpowie na wyzwanie Portugalii do wojny. Ale jak widzicie, Heavy Ship leci do naszego sąsiada za 60 duksów. Całkiem fajnie. Transportowców nikt nie chce kupować, więc najlepiej będzie je po prostu rozwiązać. Na tym podejściu też mam pecha, jak i szczęście, bo zobaczcie, mamy możliwość zrekrutowania najemników z 4 punktami do Siege'a, co jest super mocne, no ale cała reszta, nie mamy praktycznie nikogo do walki, kogo bym mógł zrekrutować, więc ja pójdę tutaj w tych najtańszych najemników plus tych do Siege'a. Mamy też Fuchsa, Aragon pozbył się na Apolu z Unii. W sumie teraz spojrzałem, że bez problemu mnie starczy na łata, mamy morale do naszej floty, super ważne. Na doradców, bo zarabiamy 4 duksy w tym momencie, bez większego problemu. Jeżeli idzie o piety, to ja zawsze składam się w stronę legalizmu, tańsza technologia, zwiększony manpower. No ale jeżeli wam zależy, możecie też pójść w morale waszej armii. Warto, żebyście zwrócili też na to uwagę, dlaczego nie wybuduję tutaj naszego okrętu dowodzenia. Dlatego, że kiedy przekraczacie limity floty, to kary za to przekroczenie są naliczane od waszego najdroższego okrętu. To tak jak w promocjach, nie wiem, w Empiku czy gdzieś, że zawsze są liczone od tej właśnie najdroższej książki na przykład. No i niestety w tym momencie, jeżeli bym przekroczył 1,30 dukata i miał taki statek we flocie, zamiast statków, które normalnie kosztują 0,05, ta kara finansowa tutaj byłaby znacznie większa. Dlatego tego nie robimy. I super, wojna róż wybuchła w Anglii, więc ona za chwilę nie odpowie na wezwanie Portugalii do wojny i ja w sumie na to czekam. Staram się też kontrolować, z kim Kastylia poprawia relacje i widzę, że zachodzi ryzyko, że niedługo wezmą sojusz z Francją albo Aragonem, ale póki jest Francja w wojnie, jest raczej marna szansa, że weźmie sojusz z Kastylią. Mamy po 10 punktów, więc teraz naszych dyplomatów możemy wysłać gdzieś indziej, na przykład poprawić relacje z naszym wasalem, bo tu mamy kopanie złota, więc fajnie będzie go anektować za tych parę lat, jak i spróbować zdobyć Imperium Osmańskie na sojusznika, żeby przeciwdziałał koalicji, która nam tu powstanie za jakiś czas. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko, no zaraz Anglia nie odpowie na wyzwanie. Dobra, gdzieś tutaj mi mignęła kastylijska armia, to oznacza, że zaraz zaatakują Grenadę, bo zszedł im trus. Musimy już atakować, niestety. No ale okej, nie będzie to zbytnio trudna wojna, nie ten kraj wzywamy do wojny. Tunis i Tlemcen wezwiemy za chwilę. Jak widzicie, przeciwnik ma dwukrotną, trzykrotną przewagę liczebną, no ale spokojnie sobie z tym poradzimy. Naszą flotę ustawiłem na Gulf of Imeria, żeby tutaj zablokować kastylijską flotę ciężkich okrętów. Jest spora szansa, że zaraz nas zaatakują, ale wtedy zrobią bul i pójdą na dno. Rekrutujemy też tanich najemników, oni będą nam trzymali armię naszych subjectów. Palimy nasze fortece w Tangiersie oraz w Fezie i wojska kastylijskie, widzicie, były tutaj, od razu się ruszyli, a my oddalmy się od naszych fortec, wtedy jest spora szansa, że AI będzie się wbijała w te prowincje tutaj. No co za frajer, papa! To kto następny? O, przypłynęły ich floty, o kurka, tylko tak groźnie się zrobiło, bo mamy łącznie 30. Zobaczmy, czy się uda nam ich potopić. Ładnie giną, ja też troszeczkę straciłem, no ale oni stracili 4 ciężkie, a ja tylko 5 galer, a w sumie... No i co paradoks, gdzie to osłabienie galer na nowym patchu? Wykorzystajmy naszą przewagę i zdobądźmy Ceutę. W sumie warto jest to zrobić na samym początku wojny. Mam wystarczającą liczbę floty, żeby ostrzelać mury, więc też to robię. Wiadomo, jak oblegać, to najlepiej wojskiem najemnym lub nie swoim. Dajemy teraz przejść wojskom portugalskim oraz hiszpańskim. W sumie nie wszystko naraz tutaj przyjdzie. Nie jest to totalnie bez znaczenia. O, kto? Kto ich przyblokował? Nie, nikt. Czemu to nie przychodzi? No okej, jak nie przejdą, to załatwimy samych Portugalczyków. No i się wbijamy. No, Portugalia ma niezłego dowódcę, więc zobaczymy, jak tutaj to pójdzie. Dostałem też wojsko na dosyłanie, żeby mieć przewagę w linii. I teraz co najważniejsze, trzeba tu kilka rzeczy zgrać ze sobą. Jak się to będzie bijać moralki, im tak opadną, już prawie, że tak o, tak, dziękuję. Niby się mogą wycofać, ale tak naprawdę się nie mogą wycofać, dziękuję. Stack wipe, easy peasy. Dokładnie to samo robię z wojskiem hiszpańskim, w ten sam sposób. Już ogarniacie, czemu nie zjadłem Grenady na początek, prawda? Bo tak specjalnie o tym nie powiedziałem do tego momentu.
Grenada nie jest krajem, który bierze udział w tej wojnie, więc tutaj te wybrzeże jest traktowane cały czas jako obce, nie hiszpańskie, i jestem bardzo łatwo w stanie kontrolować tutaj całe to wybrzeże. Grenadę zjemy zaraz pod koniec tej naszej wojny, zaatakujemy, Tunis będzie po naszej stronie, bo właśnie w tym momencie wzywam naszych sojuszników do tej wojny. Skasowaliśmy całą portugalską i pół hiszpańskie, albo nawet 2/3 przeciwnika, chociaż nadal jest tu Anglia, która jest na low, robimy z nią White Peace'a. I w tym momencie mamy 21 tysięcy wojsk przeciwnika na nasze, no, dużo. A i oczywiście Wargol jest po naszej stronie, więc z siłą rzeczy cały czas mamy Tika Ońcy Warscore. Dalej topimy hiszpańską flotę. Możemy też przyjąć 4. poziom technologii militarnej. Przeciwnicy wciąż mają 3. Jak widzicie? Ech, i nas wypchnęli. No ale to się czasem zdarza. No, pamiętajcie, że oni tutaj dużo mogą rekrutować w międzyczasie. No ale manpower, jeżeli spojrzymy na naszych przeciwników, jest prawie... O, to jest to, wypalone. I nie rekrutuję najemników, prawie. Ale zawsze możemy wrócić po prostu do robienia stack wipe'ów. No i okej, w tym momencie znowu przechodzimy, ale tym razem nie zejdę z tej prowincji. Bardzo dziwne jest zachowanie Tunisu, w ogóle nie używa swojego wojska, nic z tym nie robi, nie wiem czy znowu AI się popsuło. 4 punkty w Siege'u robią jednak swoje, bardzo szybko pada Toledo. Tu robię pewien mały eksperyment, bo jak wiecie, moje wojska okupują Toledo, ale jednocześnie chcę wpuścić tutaj wojska portugalskie, żeby za chwilę je zczyścić i chyba się uda. Upatrzcie, gdzie jest mój sojusznik, za daleko, nie udało się. W sumie tutaj jak tak patrzę, tych sojuszników w ogóle nie potrzebowałbym w tej wojnie, a bardziej mi przeszkadzają niż pomagają. 205 dni. No i w zasadzie Carpet siege'ujemy już, Kastylię, 2 forty zdobyte. Teraz tylko trzeba z nimi zdobyć Warscora gdzieś 80%. Flotę możecie rozesłać, żeby blokowała wybrzeże, wtedy będziecie dostawali dodatkowe pieniądze co miesiąc. Od Kastylii możecie zrobić jeden z kilku peace deali i wszystko zależy od tego, co chcecie zrobić. Jeżeli waszym celem jest stworzenie jak najszybsze Andaluzji, to raczej taki peace deal was tutaj interesuje, plus maksymalna liczba pieniędzy, bo dostaniecie od Kastylii wszystkie prowincje, które potrzebujecie do utworzenia Andaluzji. Sensowniejszym peace dealem jest troszeczkę inny, mianowicie taki, że bierzecie La Manche, a stąd bierzecie minimalnie Cares, żeby wypuścić prowincję Lyonu, który ma tutaj swoje twarde kory, a Lyon ma naprawdę sporo prowincji w Kastylii i jednocześnie daje wam dostęp do kolejnych nacji, które możecie tutaj z niej wypuścić i ograniczyć dość sporo agresywnej ekspansji. Naprawdę nie chcecie interwencji Francji w tej wojnie, ani w przyszłych waszych wojnach. Ja chcę zagrać to optymalnie, niekoniecznie jak najszybciej tworzyć Andaluzję, więc tak, tutaj wezmę tą prowincję, żeby wypuścić Lyon, La Manche dla złota i żeby mieć przejście do Aragonu, bo za chwilę atakujemy Grenadę, plus pieniądze, bo przydadzą się. Tak, Francja ma 54 agresywnej ekspansji, no ale nic na to nie poradzimy. Polecam też obrazić rywali Francji, żeby dostać u niej dodatkowe punkty, żeby nam nie weszła w te koalicję, plus 63, jeszcze troszeczkę do maksa nam zostaje. I trzeba uważać w przyszłości, żeby nie rajdować ich wybrzeży. Tak wygląda wynik wojny z Kastylią. No i trochę tych prowincji też zdobyliśmy. Od razu również atakujemy Grenadę. Wracamy do poprawienia relacji z Imperium Osmańskim. Grenadę w celu ograniczenia agresywnej ekspansji bierzemy na naszego wasala. Za 20 lat i tak ją zjemy. Jako że Osman mnie kocha, to teraz myślę, że jest dobry moment na zakończenie wojny z Portugalią. Bierzemy maksymalnie pieniądze, 2 prowincje i nie więcej, których potrzebujemy, wojenne reparacje i tyle. Kończymy jedną wojnę, bierzemy sojusz z Imperium Osmańskim i za 5 dni wypowiadamy kolejną wojnę. O, właśnie z Aragonem. On obecnie nie jest w stanie nawet skończyć buntów u siebie, więc to jest całkiem niezły moment, żeby go zaatakować. Na Francji raczej chcemy utrzymać naszego dyplomatę, nie chcemy, żeby ten kraj wszedł nam w koalicję. Musicie uważać na flotę Aragonu, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Aragon chyba bazował w swoich ideach, ma Galley Combat Ability Bonus. Jeżeli tu będzie miał dużo galer, na szczęście obecnie ma ich tylko 10, to macie przerąbane. Kolejny poziom technologii militarnej, duża przewaga nad Aragonem. Mamy też Pajeti, ale tak jak mówiłem, ja trzymam to dla tych stałych bonusów. Nie chcę na razie tylko wymieniać na pieniądze z korupcji, tym bardziej, że to tylko 94 dukaty, więc takie trochę to useless. XD, gdybym nie miał wojny, mógłbym mieć sojusz z Francją. Oh my god, jaki ten normal jest łatwy.
W sumie to jeszcze zapomniałem o tych nauczycielach szkół islamskich. Tutaj możecie się pokusić o nauczyciela do agresywnej ekspansji, tym bardziej, że wystarczy sojusz z Dawasirem. Ja totalnie o tym zapomniałem, no ale myślę, że byłoby to warte, żeby tutaj to ograniczyć sobie tą agresywną ekspansję. Od Aragonu biorę tylko jedną prowincję, żeby tutaj wypuścić jednego z jego dwóch wasali. A to już wam pokazuję. Możemy wpuścić Katalonię na północy, ale na razie tego nie zrobimy, bo stracimy relacje z Francją za wspólną granicę heretycką, albo Walencję, co jest bardzo sensowne. Sycylia też jest dość fajna, Sardynia, Majorka siłą rzeczy. No ale na ten moment będziemy wypuszczali Walencję za chwil parę. Tylko tak, to pieniądze, war repsy i nic więcej, bo nie możemy spaść na minus z Francją. Inaczej ona nie weźmie z nami sojuszu. No nie gadaj, że spadło serce akurat. Och. Ale weźmy, że na przykład czujemy się zagrożeni przez Anglię. Jest spora szansa, że wtedy znowu wróci nam serduszko. Czy to nie była prowincja portugalska? Oh my god, a ja w domu jakichś buntowników mam. Wracamy. I w sumie teraz tak, flotę trzeba modbolować. Nie będziemy jej potrzebowali przez krótki czas. Buntownicy stłumieni, ale jak zwykle po prostu wcześniej mi zdobyli fez. No i teraz, skoro mamy ziemię z innowiercami, to możemy sobie przyjąć trochę tutaj udihimi dekretów, co jest zawsze na propsie. O, tolerancję i manpowera więcej. Możemy też zabrać ziemi. A, i w sumie co najważniejsze, to mogę się pozbyć mojego kiepskiego władcy. Na ratypie. Po tych wszystkich wojnach skupiam się na poprawianiu relacji z naszymi wasalami, bo co ciekawe, możemy zjeść trzech na raz. Jak możecie się domyślić, po 20 latach raczej wybierzmy Diplomatic Reputation i Liberty Desire u naszych wasali zamiast hajsu. Wcześniej wysyłamy naszego dyplomatę do przyłączania Marrakeszu. Tutaj nie mamy tylko na jednej prowincji kora, a na wszystkich pozostałych u naszych wasali mamy twarde kory, więc nic nas to nie kosztuje. Idealnie. Ja nie mogę, na normalnym poziomie trudności nie ma limitu brania pieniędzy od naszych sojuszników. Jakie to super! A nie, 5 lat? Dałbym głowę, że tu brałem przed chwilą tutaj i tutaj. Ha, to jest jakiś bug w takim razie, bo na pewno 5 lat jeszcze nie minęło. No i teraz tak, naszą pierwszą prowincję ze złotem trzeba mocno zboostować. Dycha i jej nie przekraczamy. Oczywiście tu miałem odpalone. I pamiętajcie też o bonusie u merchantów minus 10%. No tu coś misje mogę dalej robić. Ja myślałem, że w ogóle z tych marokańskich misji nie będę korzystał, ale... A nuż się to przyda? Więcej morali, wyjebiście. Jak tak spojrzycie, to już mamy 30 golda w niecałe 24 lata. Mocny kraj, tu już jest naprawdę mocny kraj. Atakujemy Królestwo Aragonu, żeby odzyskać nasze rdzenne tereny. Akurat są po wojnie domowej, więc idealnie. Ej, kiedy to dodali? Nie widziałem tego wcześniej. I od Aragonu bierzemy prowincję dla Walencji i jedno, żeby wypuścić wolną Katalonię za jakiś czas. Specjalnie cały czas nie biorę koło Francji, żeby nie dostać modyfikatora za różną wiarę. Nadal jesteśmy z Francją na plusie, a za chwilę i tak wyślemy insulta rywalom. Tym razem Katalonię wypuszczam od razu. A atakujemy Kastylię na... W sumie muszę się zastanowić czym. Reconquest Cassius Belli. Whitepisujemy Portugalię, bez pieniędzy, bez niczego tym razem. O, ktoś się stał Great Powerem. Zdecydowanie jest agresywna ekspansja mniejsza. No, sama wojna z Hiszpanią to w zasadzie zdobywanie tych dwóch walonych fortów. Najgorsze jest to, że nie będę mógł ich wziąć w tej wojnie. Jeszcze. Ale serio, ja nie widziałem tego budynku na mojej serii hiszpańskiej. Kiedy go dodali? No i okej, odzyskujemy prowincję Leonu. Dwie, które potrzebujemy do Andaluzji. Na ten moment tyle mi wystarczy. W zasadzie to już jest koniec Hiszpanii, jako wroga. W Tangiersie wprowadzę nam instytucję, bo mam jednak problemy z nią. I to dość sporawe. Jak widzicie, głównie dyplomatyczne i militarne punkty, ale reszta też wpadła. I kurka, tutaj zapomniałem, że od trzeciego poziomu mógłbym mieć jeszcze taniej. No ale trudno. Zaczynamy zjadać Grenadę. Za 5 lat będzie nasza. O, Kastylia ma wojnę domową. A, jeszcze taki protip, o którym wam zapomniałem powiedzieć, to żebyście, jeżeli chcecie szybciej poprawiać relacje, zobaczcie, że tutaj możecie wysłać handlarza do na przykład Walencji i dostać jeszcze dodatkowe 15% u Francji. Ciekawe, pierwszy raz widzę, żeby bot prowadził dwie wojny ofensywne naraz. Wreszcie mogę pierwsze idee brać. No to mamy przewalone, Francja ogłosiła nas swoim rywalem. Ups, to oznacza, że będzie nam się tu mieszała wszędzie do polityki naszej, niezależnie od tego, czy też ich określimy naszym rywalem, czy nie. 1487, Grenada oraz Walencja są już zjedzeni. Odbiłem też prowincję dla Katalonii, więc wreszcie mamy fort w Roussillon.
jak i posiadamy prowincję sycylijską, wypuszczonego wasala, no tylko teraz tu musimy podbijać wszystko. Co jednak najważniejsze, możemy już utworzyć w dowolnym momencie Andaluzję, ale powiem wam szczerze, że nie robiłbym tego zbyt szybko, ponieważ zmienia nam się drzewko misji, a mamy tutaj jako Maroko dość ciekawą jedną misję. Ustanowienie Czarnej Gwardii daje nam na stałe do końca gry 2,5% dyscypliny. Jeżeli będziemy posiadali 10 prowincji w Nowym Świecie skolonizowanych, dostajemy Global Trafis plus 5% do końca gry. Więc jeżeli w waszej kampanii planujecie iść w kolonizację, co jest dość ciekawym pomysłem jako Andaluzja, i weźmiecie idee eksploracyjne i ekspansywne, do kolonizacji jest to najlepsze kombo na sam początek, no to ja bym został jeszcze Marokiem na jakieś kolejne 20 lat, dopóki byśmy nie posiadali tam już takiej ugruntowanej pozycji w Nowym Świecie i nie przeprowadzilibyśmy tych misji, o których mówiłem, i nie podbiłbym obszaru Timbuktu dla siebie, żeby dostać właśnie ten modyfikator 2,5% dyscypliny. Jeżeli natomiast, tak jak ja, jesteście graczami, którzy lubią jednak toczyć wojnę, a niekoniecznie robić kolonie, ja lubicie też podbijać, to dobrym pomysłem byłoby jeszcze stoczenie jednej wojny z Hiszpanią, odbicie tej jednej prowincji, wzięcie tej jednej misji na 10% morali i następnie, w sumie tu jeszcze mam jakieś misje do wykonania, Fez, niech będzie dalej naszą stolicą, nieważne, i następnie stworzenie Andaluzji i przyjęcie ich idei narodowych, bo są po prostu przekozackie. Co prawda tracicie możliwość piracenia wybrzeża, ale już go w zasadzie nie potrzebujecie. Andaluzja już na starcie zwiększa morale waszej armii, to jest niesamowicie mocne. Macie jeszcze kilka innych dodatkowych perków zwiększających jakość waszej armii, ale też możecie mieć stabilniejszy kraj i znacznie zwiększoną ekonomię i handel dzięki tym ideom. Co do idei, proponowałbym jeszcze dodatkowe dwa warianty. Wariant żółty, no to dużo armii, dużo handlu, dużo podbijania i nawracania prowincji z dobrym Cassius Belli. A wariant zielony, no to mega stabilny kraj, szybkie pozbywanie się separatyzmu, szybkie obniżanie agresywnej ekspansji oraz mega tanie idee. Oczywiście wszystko zależy od tego, co wybierzecie, co będzie dalej waszym celem gry. Wszystkie buildy idei są dobre, możecie też je dalej łączyć. Andaluzja, jak zobaczycie na jej drzewko, no to dalej was kieruje zarówno w kolonizację, zarówno w podboje tutaj całego wybrzeża Afryki, aż do regionu perskiego. Jednocześnie kończycie na rozbiórce Francji wasze misje w Europie i odbiciu Sycylii, ale przecież też możecie się tutaj dalej wbijać powoli. Mamy też już naprawdę dobry income na ten moment, 43 golda, co plusuje nas w czołówce najbogatszych krajów na świecie. Pale dostała repsy, więc się nie liczy. Jak i naprawdę sporo wojska, 54 tysiące możliwe do zrekrutowania w polu. I nawet nie wspomnę o tym, że mamy dostęp do świetnych monumentów w naszym regionie, jak i w regionie tutaj u Mameluka, też ich mamy bardzo dużo. Tylko musimy podbić je szybciej od Osmana i jemu też możemy zabrać sporo monumentów. I tak, dobrze zauważyliście, dodali mapkę monumentów do Europki. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmów z openingu na dany kraj. Jeżeli tak, zostawcie mi komentarz, pamiętajcie o grenadzie i łapkach, trzymajcie się, do zobaczenia w poniedziałek. A jeżeli czujecie niedosyt europkowy, no to zapraszam do obejrzenia odcinka z najgorszego moda, jakiego ostatnio grałem, do tej gry, dziejącego się we współczesności.